głośno! Jest sobota, po wydarzeniu już, o świcie, ale słuchajcie, zanim zobaczycie cały materiał, proszę was o wyrozumiałość, ponieważ ja prowadziłem wszystko z wozu strażackiego i nie zrobiłem takiej relacji, jaką bym chciał, ale i tak uważam, że warto się tym podzielić. Zobaczcie, jak było na wydarzeniu. Kilkaset sportowych samochodów, Nissan GT-R 1600 koni, kilka GT-R-ów ponad 1000 koni z grupy GT-R-ów, Audi RS6, R 1040 koni i wiele, wiele innych super samochodów. Zobaczcie, jak to było i jakie były przygotowania do tego. Czuję taką presję. Zaangażowaliśmy w to w ostatnie 4 dni bardzo dużo ludzi, grup, organizacji, urzędów, żeby wszystko było jak najbardziej legalne, widowiskowe i żeby jak najwięcej kasy zebrać. Załatwiliśmy barierki. Słuchajcie, ja was oprowadzę tak, bo oprócz barierek było trochę więcej do ogarnięcia. Karetki z Nowego Dworu Mazowieckiego, Straż Pożarna, OSP Jabłonna z wozem. Wiele urzędów, które pomogły nam w ogarnięciu tego wszystkiego. Legalna zbiórka Fundacja Moc Pomocy. Fanpage Podaj Rękę Maćkowi i Przyjaciele Maćka, którzy wspierali jako wolontariusze całą akcję. Marywilska 44, która udostępniła nam plac na wyłączność. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy to zrobić u was. Food trucki, które przyjechały na wydarzenie i podzieliły się częścią zysków dla Maćka. Kuba Uliasz, który jako organizator miejsca ogarnął masę rzeczy, naprawdę masę. Łącznie z jakimiś takimi duperelami, toje, ubezpieczenie trzeba było zapłacić, wynająć toje, te karetki, wiele, wiele rzeczy, maseczki, płynę do dezynfekcji, wszystko, o wszystko zadbał. Bardzo mu dziękuję z tego miejsca. Podziękowania dla kierowców, którzy przejechali ponad 400 km. Sylwek czy Tomek z BeFree Tour. No, Tomek przejechał w ogóle dwoma super autami i łącznie 800 km zrobił autami, żeby przyjechać na nasz event. Tomek to jest organizator Turbo Pomocy. Ja zainspirowałem się tymi licytacjami od Tomka. Tomek zaczął pierwszy to robić. Ja 3 tygodnie temu byłem na Turbo Pomocy i na pewno odwdzięczę się tym samym, co zrobił Tomek dla mnie. Przyjadę na następną edycję Turbo Pomocy. Bardzo dziękuję wszystkim innym osobom, które przyjechały z większych lub mniejszych odległości. Podziękowania również dla wszystkich grup motoryzacyjnych zrzeszonych, grupy GTR-ów, grupy Wicked Warsaw, grupy Empire Boys, grupy Spotted, Audi Elite, Warsaw Elite, dla Warsaw Toys, dla wszystkich innych, którzy przyjechali na zlot swoimi grupami. Bardzo dziękujemy za to, że przyczyniliście się do tego sukcesu, jakim jest ta kwota. Zlot charytatywny dla Maćka. Jesteśmy godzinę przed wydarzeniem i zbierają się ludzie. Mamy ekipy, jest i Maluch od Matiego. Zbierają się pierwsze sportowe auta. No i barierki rozstawione z busa. Food trucki są, wóz strażacki jest, karetki są. No i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj relacja. Już troszeczkę jesteśmy do przodu. Oficjalnie 19, ale auta się jeszcze zbierają. Jest ich bardzo dużo, ale to jeszcze nie wszystko. Mniej więcej połowa samochodów. Na razie jest grubo, ja już połowę głosu zdarłem. Tam już ktoś gazuje. No i zaczynamy za chwilę licytację charytatywną dla Maćka Kulińskiego. Ale masakra! 300 zł, 300 zł zostaniemy, 300 zł mamy! 400 zł od razu, dawajcie, 400 zł, ma 400 zł! 450 zł, czy ktoś za 450 zł? Mamy 450, 500! 500 mamy, 600 zł, 600, dawajcie, 600, pięknie! 650 zł, tam jest? Pięknie, 650 zł, zapraszamy bliżej. 650 zł po raz pierwszy, 700 mamy, 750 zł po raz pierwszy mamy, 800 od razu mamy, 900 dajesz? Dajesz 900, pięknie, 1000 zł, umawiamy się, świetnie. Brawa, 1000 zł, to jest pierwsza oferta czterocyfrowa, po raz pierwszy, za chwilę będzie można przebić. 1100 zł, kto da 1100 zł? 1000 zł po raz pierwszy, 1100 zł, 1100 zł, pięknie, 1200 zł, mamy? Mamy. 1300 zł, 1300 zł mamy, 1400 zł mamy, 1500 zł, dostaniemy 1500 zł, 1400 po raz pierwszy, zapraszamy tutaj, 1400 zł po raz drugi i 1400, kto da więcej? 1400 zł po raz trzeci, sprzedane! A przy okazji zapowiadam Audi RS6 o mocy 1040 koni.
Camaro ZR1 o mocy 650 koni, które są... O proszę! Brawo dla Sylwestra! Dzięki wielkie Sylwek za przejechanie. Chyba 400 km w jedną stronę miałeś. Gratulacje. Przejazd Camaro ZR1. 650 koni. 300 zł mamy. 350 zł. 1100 po raz pierwszy. 1100 po raz drugi. I 1100 po raz trzeci sprzedane. Gratulacje. Wielkie brawa. Zbieramy pieniądze na skórkę charytatywną dla Maśka Kulińskiego. I 500 zł po 600 zł mamy 3 osoby z jeloboksem. Po raz pierwszy 600 zł po raz drugi, kto przebija? 600 stary, zł ale się stresuje. Raz trzeci sprzedane. Zapraszamy do spady tutaj do rady. Kamera poszła, słuchaj, ja jestem teraz na Wodzie Strażackim, Maciek. I zobacz, ile za mną jest samochodów sportowych. Nie wiem, nie zliczę tego, możesz sobie potem policzyć. Tutaj rozpoczynają się osoby, które licytują, które teraz będą dla ciebie miały kilka słów wsparcia. Słuchajcie, 3, 4, głośno! No, takie wsparcie, jakie zapewniliście cię tutaj na wydarzeniu i takie brawa, które zapewnili ci tutaj goście wydarzenia i takie samochody, które wzięły udział w wydarzeniu, to jest coś niesamowitego. Pamiętaj, że jesteśmy z tobą, że robimy to dla ciebie. Dziękujemy fundacji i przede wszystkim rodzinie, przyjaciółom Maćka za pomoc, a tobie życzymy wygodnego leżenia na tym szpitalnym łóżku i żebyś jak najszybciej wrócił do domu. Trzymaj się, stary. Cześć Maciek, mówię do ciebie z mikrofonu, ponieważ ogląda nas sporo osób, możesz pokazać, Bartek. Jesteśmy na wydarzeniu charytatywnym, na które zbieramy pieniądze dla ciebie i to jest piłka. A piłka jest po to, żeby między innymi żonglować. Ja zostałem nominowany przez Alicję do challenge'u Żongluj do Maśka Challenge. Zachęcam wszystkich, którzy oglądają, do udziału w tym challenge'u. Ja nominację zostawię w poście, bo teraz jestem wypompowany wydarzeniem i nawet nie wiem, kogo nominować. Teraz kilka żonglerek dla Maćka, który był mistrzem w tym. Ja zrobię to gorzej, ale zrobię to charytatywnie dla ciebie. Słuchaj. Cieszę się, że nikt nie ucierpiał. Bardzo dziękuję za nominację. Robimy to dla Maćka i powiększamy akcję o kolejne osoby i kolejne nominacje. Dzięki wielkie. Dziękuję wszystkim za przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek i bezpiecznej odległości. Wszystko jest potwierdzone oficjalnie jako bezpieczne i na plus, pozytywnie. Od władz, od służb, które powinny się bezpieczeństwem interesować, takie służby państwowe. Mieliśmy z nimi stały kontakt, świetnie to wyszło, naprawdę mamy od nich wszelkie pochwały. No i tyle, cieszę się. Słuchajcie, idę spać.